Witam. Jest to mój pierwszy raz, więc przepraszam za utrudnienia. Słuchajcie, potrzebuję pomocy odnośnie ustawień Defro. Powiem tak, nie mogę doprosić się swojego instalatora, by przyjechał, bo coś tu mi nie działa i nie wiem, proszę, pomóżcie mi, choćby w komentarzach, gdyby coś, to na maila. O co chodzi? Kocioł nie może złapać temperatury zadanej. Tutaj jest 70, ponieważ, no, dla przykładu. Ale czy to jest 60, czy to jest 50, nie ma szans. Temperatura, która idzie na grzejniki, jest, tak jak widać, 35. Powiem dalej. Podłogówka ma 37. I tak to wygląda. Tutaj jest do 70, ponieważ przełączyłem z ogrzewania, że tak powiem, domu na priorytet bojlera i wtedy on dogrzał do 70, złapał bojler i wszystko wróciło z powrotem tak jak jest. Co mogę więcej powiedzieć? Palę w tym kotle już prawie miesiąc czasu i tak to wygląda. No, jest to Defro 15. Więc myślę, że powinno to wszystko być ok. Pokażę Wam jeszcze, jak to wygląda z tyłu. I tu się zaczyna problem, bo wydaje mi się, że to jest... Coś tu jest nie tak. Powiem tyle, że to jest zasilanie na grzejniki, a to jest zasilanie na podłogę. Same w sobie siłowniki, no działa ok, bez zarzutu. Zastanawiałem się, żeby założyć w kominie ten taki szuberek, który tam lekko go zdławi, bo temperatura spalin jest taka, jaka jest, więc nie wiem, no generalnie w domu jest zimno. Także jeżeli ktoś ma jakieś propozycje, co mogę z tym zrobić, to proszę komentujcie.